Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku Ambasador Zaświatów. To taki wiosenny odcinek, już pierwszy na zewnątrz. Proszę Państwa, cieszę się, że mogę do Państwa z tak ładnego miejsca mówić. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to proszę lajka, suba, podbijajmy. A wszystko to, co Państwo wiedzą, a będzie nam bardzo miło. Proszę Państwa, dzisiaj taki odcinek, który nazywa się konsumpcjonizm. Co znaczy konsumpcjonizm, to wszyscy wiemy. Natomiast ja postaram się Państwu jakby opowiedzieć o konsumpcjonizmie w stosunku do naszego życia tu i naszego życia tam. Bo te dwa światy się ze sobą łączą, przenikają, a kiedyś i tak wszyscy się tam znajdziemy. O konsumpcjonizmie naszych czasów można mówić by długo, namiętnie, być może nawet i poetycko opowiadać o tym, co kiedyś wieszcz pisał. Jedzą, piją, lulki palą, omal kalczmy nie rozwalą, tak? Ale ja powiem trochę tak skrótowo, a bardzo wykładnie, że tak powiem, zrobię Wam. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy na terenie dawnego cmentarza. Tu, gdzie jestem, w Aleksandrowie Łódzkim, było dużo Żydów i dużo Niemców. Polaków była mniejszość. No tak się to składa, tak? I teraz będziemy na cmentarzu, zniszczonym, zapomnianym, zrównanym z ziemią, niemieckim cmentarzu. Proszę Państwa, właśnie konsumpcjonizm. Cmentarz, budowanie, pieniądze, dobrobyt. O tym wszystkim za chwilę. Proszę Państwa, jaka jest różnica między mieć, a być? Bardzo zasadnicza. Mieć. Chcemy wszystko mieć. Tak, chcemy mieć jak najwięcej. Ale zamiast tego możemy być. No, możemy mieć wieżę Eiffle. No, raczej nie będziemy jej mieli. Ale możemy koniej być. Więc nie musimy jej mieć. Chcemy mieć, nie wiem, Lourdes. No dobrze, nie będziemy mieli Lourdes, ale możemy w nim być. A więc mieć i być. Bądźmy. Pierwsze słowo, które jest bardzo ważne. Bądźmy. Nie miejmy, ale bądźmy. Chcę mieszkać w pałacu? Chcę mieć pałac? Ale po co? Mogę w nim być. Mogę wynająć hotel, mogę wynająć pokój i mieszkać w pałacu. Więc bądźmy. To jest pierwsze słowo, bardzo kluczowe. Ponieważ konsumpcjonizm nas polega na tym, że musimy mieć. A mój polega na tym, że mogę być. I tu staje się wolnym człowiekiem, nieprzywiązanym do tych wszystkich ziemskich rzeczy. Chciałbym mieć ten las. Ale po co? Ja mogę w nim być. Mogę być za chwilę w innym lesie. I nie muszę go mieć. Mogę być. I tak jest z wieloma rzeczami. Chcielibyśmy mieć takie drzewo na swoim, nie wiem, ogrodzie? Pewnie tak. Ale po co? Możemy koło niego być. A też inni mogą koło niego być. Proszę Państwa, konsumpcjonizm zaczyna się od urodzenia człowieka i kończy na jego śmierci, ale ci, którzy uczestniczą przy ostatnim pochówku, kontynuują konsumpcjonizm zmarłego człowieka. Pielęgnują go wręcz. Ja słyszałem taką historię w sklepie. Dwie panie w supermarkecie rozmawiają, prawda, wybierając pioszki. No to wiadomo, co to jest takie ubranko dla narodzonego dziecka, tak, świeżo narodzonego. I słyszę, kup tam te śpioszki, bo są lepsze. Nie, nie, te są bardziej kolorowe, ale popatrz na cenę. Tylko 30 zł, weź te za 150. Podchodzi trzecia kobieta, chyba są z rodziny, mówi, dzwonił Edward, mówi, że on ściągnął gdzieś z Allegro, z Francji takie śpioszki, po 60 euro za jedne. Nie, nie, to ja ci dołożę, to bierz te za 200. I tak zaczyna się konsumpcjonizm małego człowieka, tak? Potem rośnie, bo jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Za chwilę Państwo zobaczą groby, zniszczone.
Ale przecież to byli ludzie, przecież oni o to dbali, ktoś tu przychodził, ktoś bardzo z pietyzmem nawet te groby robił. Pewna pani postanowiła po swoim zmarłym mężu zrobić grób za 100 tysięcy złotych, bo uznała, że no jest sama, mąż odszedł, no to zrobiła za 100 tysięcy złotych grób. Konsumpcjonizm. A po tamtej stronie jesteśmy golusieńcy. Co oczywiście mówię w swojej książce o tym, warto tam do niej zerknąć, ale tam nie ma konsumpcjonizmu. Wszystko, co nas otacza, zostawiamy. I wtedy co mamy? Wtedy możemy być. Bo nasz umysł przetworzy nam nasze drzewa, ściągniemy sobie tak, tą laskę, która jest ładna, no rzecz gustu, nie wiem, buty, ubranie. Mogę to mieć. Tam mogę to mieć. Ale mieć czy być? Oczywiście, że być, bo będąc tam, mogę sobie to ściągnąć wyobraźnią. Rozumiemy. A tutaj będziemy się o to zabijali. Zobaczcie Państwo, tyle pozostało, prawda? Ładnie to było robione. Państwo pamiętają taki mój reportaż, robiliśmy, to w tamtym roku na cmentarzu Powązkowskim, prawda? No właśnie, przyjrzyjmy się, ładne robione groby, tylko tyle pozostało. Tu jest po niemiecku, tu jest jakaś rodzina, jest napisane, no pewnie byśmy to odczytali. I ktoś tu jest, pod nami, jestem teraz na grobie. Przepraszam, że na nim stoję, no ale chcę Państwu to pokazać. Zresztą nie wiadomo, gdzie jest, a gdzie go nie ma. Ciekawe, ile wydano pieniędzy na zrobienie tego. Może zapożyczono się u bankierów? Może zastawiono coś w Lombardzie? Proszę. Tu ładnie robione, proszę zobaczyć, to takie drzewo było, że to takie nierzeźbione, tylko pewnie odlewane, ale to jest jakby drzewo, tak? Podejrzewam, że to kosztowało jakieś pieniądze. No i ten konsumpcjonizm. I to wszystko poszło. Trochę przykro, jak się na to patrzy, bo nie możemy powiedzieć, że to byli źli ludzie. Nie możemy powiedzieć, że to byli dobrzy ludzie, bo ich nie znamy. Ale przyszli Polacy, zrobili porządek, tak? Przepraszam, że mówię Polacy. Przyszli ludzie, zrobili porządek, tak? Was tu już nie ma, nikt tu już nie przychodzi. A przecież oni żyli, mieli rodziny, może nadal dziś mają. Przecież był dziadek, wnuczek, babcia, czuł, kochał, jadł, spał, myślał, pisał, tańczył, śpiewał, grał, nie wiem co robił. Ale to pokazuje, ile z nas zostaje. Prawda? To jest ten właśnie konsumpcjonizm. Bardzo dobrze jest go pokazać, o proszę, tutaj, na takim grobie, prawda? O, tyle zostało, proszę, tu był jakiś ładny grób, o, tu jest, proszę. Ktoś nawet świeczkę zapalił, no chyba tak po prostu, proszę. Jak ładnie zrobione, tu jest krzyż, prawda? O, tu jest krzyż, tu jest taka gałązka oliwna, no i po niemiecku gotykiem napisane, ktoś tu jest. Proszę Państwa, no i za chwilę o tym konsumpcjonizmie jeszcze bardziej powiem. O, tu mamy przewrócony jakiś nagrobek, ale tu jest napis tego, co to robił, czyli podpisał się, tak? F. Szymanowski, Łódź. No przecież za darmo tego nie zrobił, proszę Państwa, tak? O, tu popatrzmy, jakie ładne. Część czegoś, proszę. Prawda? Jak ładnie zrobione. I tyle, proszę Państwa, zdało się. I tyle zostało, jak to było w piosence, tyle nam zostało, co nam nakapało. Proszę Państwa, ja wiem, że warto mieć.
Tak? Bo ktoś powie, no co, to mam nie mieć zegarka? Ja też mam. Co mam nie mieć? Oczywiście, że warto mieć. No ja też gdybym przyjmował ludzi pod mostem, byłoby dziwnie, tak? Ja to rozumiem, ale istnieją granice. Ja zawsze mówię, że żyjemy dzięki pieniądzom, a nie dla pieniędzy. A wielu ludzi żyje dla pieniędzy. Wiecie Państwo, to potem zostaje wszystko, ale ten konsumpcjonizm już taki inny. Na chwilę odskoczmy od tego cmentarza. Przychodzi do mnie pewna pani i mówi tak, proszę Pana, wie Pan, ja taka, wie Pan, jestem niezdecydowana. Mówię, co się stało? Wie Pan, jestem samotna, mam 14 pokoi w swoim domu. Wie Pan, tak myślę, dobudować czy nie dobudować, czy co Pan myśli? No szlak mnie nie trafi, no co to jest? Konsumpcjonizm. Państwo wiemy, ile jemy, ile wyrzucamy jedzenia. Przecież to widać przed supermarketami, jak dopychamy te wózki, tam nogą prawie dopychamy, to wszystko przejadamy. Przecież ja, proszę Państwa, ja bym tych ludzi mógł oglądać prawie codziennie, jak te wózki pchają. Jak to kiedyś było w kabarecie, pamiętacie? Ty tyle tego masła żresz, czy to się do nas dosiadł? Przeżeramy to wszystko, przepraszam za trywialne słowo, być może nieładne, ale takie prawdziwe. Przeżeramy to, co się da, wyrzucamy. Kupujemy zbędne rzeczy. Znałem taką panią, która odeszła w zaświaty, która miała 35 par butów. Na przykład, prawda? Ja nie mówię, że nie trzeba mieć butów, ale ona dla butów zwariowała. Tak, żyjemy tym konsumpcjonizmem. A chcę Państwu powiedzieć, że po tamtej stronie jest to w ogóle nam niepotrzebne. No, tu chodząc po tym terenie ciągle coś znajdujemy, prawda? Tu też był jakiś grób, o tu jest krzyż nawet zrobiony, prawda? Więc tu można by wiele znaleźć jakichś jeszcze ciągle rzeczy po starym, małym, pewnie ewangelickim cmentarzyku. Czy im się nie należy godność? Otóż należy. Czy to powinno tak wyglądać? Wiecie Państwo, wielu ludzi jeździ na kresy, tu gdzieś leżą ludzie, pokazują rozwalone groby, co to się stało, co oni nam zrobili. A proszę, ale Niemcy też mogliby przyjechać, bądźmy ludźmi, tak? Powinniśmy jeszcze jedną rzecz wyrzucić. Uprzedzenia rasowe. Na tak zwane, ale ty wiesz, co oni nam zrobili? Kto? No, w 1939 mamy 2023, tak? Etc. i tak dalej. I wracając do naszego konsumpcjonizmu i kończąc ten cały wywód, ja chcę Państwu powiedzieć bardzo krótko, skrótowo, bo Państwo wiedzą, o czym ja mówię, Państwo rozumieją, że nie chodzi o to, ile mamy, posiadamy. Żyjemy ciągle w takim biegu, ciągle w tempie, bo dziecko musi mieć to, bo dziecko musi mieć tamto, bo sio, bo owo, bo mam dwa samochody, bo jeszcze jeden by się przydał, bo coś tam, inkluzji w czasy, trzeba jechać tu. Zażynamy się dla rzeczy potrzebnych, ale z nadmiaru już pękamy czasami, tak? Nie chodzi o to, że mamy żyć w jednych portkach, wyglądać jak jakiś taki żebrak, włosienicę założyć i tu się biczować i mea culpa, nie to, to wiecie, nie popadajmy w skrajności. Ale gdzie w tym wszystkim jest Bóg? To jest podstawowe pytanie, które będzie jakby kończyło ten nasz tu krótki wywód na tym smutnym miejscu, cmentarzu opłakanym, gdzie ludzie żyli, bawili się, tańczyli, mieli pierwsze miłości, mieli dzieci i o. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Co wygrywa? System wygrywa. System, który nam narzuca. Wiecie Państwo, nigdy nie byłem za modą jako taką. Ponieważ co robi moda? Moda narzuca trendy, jakie powinny być. Nie, nie. Ubranie człowieka, jak widać, prawda, proszę, może tak stanę, może tak, nie wiem, bo będzie teraz, prawda, marynarka kupiona za tyle i tyle w domu handlowym, mógłbym robić, prawda, jak na wybiegu. Każdy powinien się ubierać indywidualnie, jak to czuje, bo ubranie jest Twoją skórą, Twoim, a nie wszyscy porwane spodnie, bo tak trzeba, albo jakieś takie nogawy się ciągną, bo tak trzeba, co trzeba. Ubranie powinno uzewnętrzniać Ciebie, czyli jakby pokazywać Twoją duszę, Twoje wnętrze, tak? Ja jestem taki trochę kolorowy, bo jestem kolorowy, bo świat jest kolorowy, tak? A ja jestem ambasadorem świata w ogóle kolorowego. Ale bez przesady. 6 marynarek, każda po 8 tysięcy. Znam takich. Ale po co?
Po co? Proszę Państwa, no mogę sobie kupić frak. Jako ambasador walnąłbym sobie frak, wyglądałbym. Widziałem fraki, takie eleganckie, takie już, o, po 12 tysięcy. Można wypożyczyć. Za niecałe 500 zł na prawie 2 tygodnie. Mieć czy być? A przecież ci wszyscy celebryci, ci medialni celebryci, znany z tego, że jest znany, ci wszyscy na okładkach, na rozkładówkach. Chciałem pozdrowić, o właśnie, zapomniałem, a obiecałem, że to zrobię, więc pozdrawiam pewną panią, która jeździ w Łodzi i sprawdza bilety. Jest, jak to się mówi, tym kanarem, kanarkiem. No, może i kanarkiem. Bardzo sympatyczna pani, pozdrawiam ją, bo ogląda wszystkie odcinki, poznałem je nawet w tym tramwaju i przez chwilę poczułem się jak celebryta. Także pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Ale nie o to chodzi, proszę Państwa, ten celebrytyzm, tak? To wszystko, co, wiecie, bogactwo, na okładkach trzeba być. Pokazała tu, pokazała tam, jakaś sukienka, torebka od Louis Vuitton za 30 tysięcy. Wszystko skończy się tak jak ten cmentarz, tak zostaniemy, a potem przyjdzie walec wyrówna i tam dopiero będziemy się spowiadać, o widzicie Państwo, może bym wpadł do jakiejś czyjejś teściowej, i tam dopiero będziemy się spowiadali z tego wszystkiego, tam dopiero będziemy jakby, no, tłumaczyli się, tak, co dałeś innym, a co dałeś sobie, sobie wszystko innym, no tak, wiecie Państwo, przecież ci wszyscy rządzący dają na fundacje. O, dałem, o, ja tu byłem, ja dałem. Z nadwyżki, uciekli od podatku. Oni nie dali od serca. Nie, oczywiście, że nie. Państwo myślą, że od serca. Po pierwsze, to są nasze pieniądze, ale dobrze, ja też bym dał. Natomiast ja nie muszę mówić. A jakiś taki, prawda, rządzący, nie powiem kto, mówi, dałem na fundację i tak stoi, i tak macha, jak ta kukła. To jest wszystko obłuda, taniec obłudy, taniec chochoła, tak? Tu nie ma Boga, tu nie ma empatii, tu nie ma miłości do człowieka, tu jest po prostu dałem, byłem, zrobiłem, pomogłem. Oczywiście musi być gazeta, nieważne jaka, nawet ta, którą lubimy czy nie lubimy, muszę w niej być, ja dałem. No i tam na górze dopiero będzie tak zwany ząg. Zdziwią się, oj, zdziwią się ludzie. To jest nasza droga. Nasza droga życia. Dokąd ona zmierza? Do wieczności. I my jesteśmy kreatorem tej naszej drogi. Ale... No właśnie. Przeżyjmy to życie godnie. Przeżyjmy to życie pomagając innym. Przejdźmy tą drogę, o może ładniej, przejdźmy tą drogę robiąc innym dobrze, tak? Dając siebie, pomagając. A nie obrastając w piórka i w ten właśnie konsumpcjonizm. Czy dobrze byłoby, gdybym miał dzisiaj laskę tutaj wykładoną brylantami, a jeden byłby na przykład po 100 tysięcy was? Może byłoby ładnie. A ja bym jej do ręki nie wziął. Bo to czysty snobizm, tak? A ja mam taką laseczkę starą, przedwojenną. Oczywiście gdzieś ją tam na szpejach dopadłem. I fajna laseczka. Dlaczego chodzę z laską? Bo lubię, tak? Bo wiecie Państwo... Dzisiaj nie ma już dżentelmenów. Popatrzmy na ludzi, którzy... O, obejrzyjmy sobie film Lalka. Kobiety były kobietami, mężczyźni były mężczyznami, tak? I wszystko było piękne. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli to wszystko, co robimy, było fajne, podoba się Państwu, to proszę lajka, suba, podbijajmy to. No i do następnego naszego usłyszenia, zobaczenia. I mógłbym powiedzieć wszystkiego dobrego. Bye!